Drill, czyli jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie podgatunków w polskim rapie, aktualnie jest bardziej powodem do śmiechu. Zastanówmy się wszyscy przez chwilę, jaki jest problem z polskim drillem. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musielibyśmy stwierdzić, czym w ogóle jest drill i poznać jego historię w Polsce, jeżeli takowa w ogóle istnieje. Więc czym jest drill? Kto w Polsce robił go jako pierwszy? Kto robi go dobrze? Kto robi go poprawnie? A kto nie powinien go robić w ogóle? Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Ja jestem Bart Stochmal, a to jest kanał Rapruder. Jakieś 3 lata temu drill wpadł do polskiego mainstreamu, no i do tego momentu w nim siedzi. Ile to jeszcze potrwa, nie mam pojęcia. Ale wiem jedno, przez te 3 lata, to naprawdę bardzo długi okres czasu, ja osobiście zdążyłem znudzić się drillowym brzmieniem w Polsce. I zaznaczam tutaj, że drillowym brzmieniem w Polsce, ponieważ generalnie drillu słucham cały czas i bardzo go lubię. I nie, to nie jest kwestia tego, że wiecie, jak ktoś nawija po angielsku, to od razu jest lepszy vibe, od razu ten drill jest dobry, a jak ktoś to robi po polsku, to mi to nie siedzi. W ogóle nie o to chodzi. Ale dobra, żeby ten materiał miał ład i skład, musimy trochę cofnąć się w czasie i powiem wam w dużym skrócie, czym właściwie jest drill, no i skąd się wziął. Ostatnio zaczęliśmy dodawać rolki na Instagrama oraz TikToki, więc jeżeli chcesz zobaczyć Rapriver w takim krótszym formacie, no to wpadnij na nasze socjale, żeby nic nie ominąć. Ja oraz Suma często rzucamy tam dla was ciekawostkami z zagranicy, których nie usłyszelibyście raczej w takich standardowych materiałach na Rapriver na YouTubie. A bieżące informacje z polskiego podwórka codziennie na story na Instagramie dodaje Adam, no więc mega warto obserwować. Przyjmuje się, że miejscem, w którym drill się narodził, jest Chicago, a konkretnie O'Block, czyli najniebezpieczniejsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na panujące tam ubóstwo oraz przemoc ginie tam 11 tysięcy ludzi rocznie. Jednym z pierwszych popularnych artystów, który nazywa swoją muzykę drillem, jest oczywiście Chief Keef, czyli raper, który zainspirował połowę polskiej sceny. Serio, mam wrażenie, że jakoś połowa raperów z tej nowej szkoły w Polsce nawija o tym, że zainspirował ich Chief Keef, Glory Dent i Migos. Ale nie uważam, że to złe, bo chyba trochę źle to zabrzmiało. Uważam, że Bendos, no i Chief Keef bardzo, ale to bardzo mocno wpłynęli na to, jak muzyka wygląda dzisiaj i co potem było popularne. Poza tym, że Chief Keef pochodzący z Chicago nazywał swoją muzykę drillem, był on pierwszym niezmiernie popularnym artystą tego gatunku. W wieku zarówno 15 lat miał hity, które były znane w całych Stanach Zjednoczonych, Kanye West odezwał się do niego, żeby zrobić remix jego utworu Don't Like, a takie numery jak Hate Me Sober czy Love Sosa są klasykami po dzień dziś. Po dzień dzisiejszy. Swoje zwrotki do albumu Finally Rich dodali temu 15-letniemu chłopakowi tacy artyści jak 50 Cent czy Wiz Khalifa. Chociaż nie wiem, czy mogę go nazywać 15-latkiem, bo Chief Keef sam powiedział, że ma 300 lat. No dobra, Bart, mówisz tam o jakimś ziomku, który stał się popularny, który miał fity od znanych artystów, ale czym właściwie jest ten drill i o czym ty do nas gadasz? Drill, czyli inaczej wiertło, to w slangu wiertara. A wiertara, jak możecie się domyśleć, to określenie na piu, piu. Jak już wspomniałem, O'Block to raczej nie miejsce, które słynie z wysokiego standardu życia. No i muzyka, która właśnie była tworzona na O'Blocku, czyli drill, no to była muzyka o tym, jak wygląda ich życie. Kiedyś w Polsce osoby, które słuchały rocka albo metalu, tak wiecie, bardzo dawno temu, mówiły, że nie lubią rapu, bo oni nawijają tylko o tym, że kiedyś nie mieli, że są z biednej rodziny, że teraz mają hajs, kiedyś nie mieli, że pochodzą z bloku i są OG. Oczywiście jest to ogromne, stereotypowe spłycenie tematu, ale jest to pewna tożsamość kulturowa grupy, która wykonywała taką muzykę w danym okresie czasu, tak? Mówiąc to, zabrzmiałem, jakby mi się powietrze stończyło w płucach. Chicagowski drill to po prostu był element ich kultury. Był dla ludzi z O'Blocku elementem ich codzienności. Nawijali o tym, że walczą ze swoimi wrogami, którzy mieszkają osiedle dalej. No i wiecie, to nie były bify takie jak w Polsce, gdzie raperzy się pokłócą i po prostu dodają na siebie instastory, tylko naprawdę tam dochodziło do okropnych rzeczy. Między innymi wskutek takich porachunków na samym O'Blocku straciliśmy świetnych drillowych raperów, takich jak LA Capone, Fredo Santana czy King Von. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przychodząc na kanał Rapriver, interesujesz się bardziej polskim rapem, no i polskim podwórkiem, więc w tym momencie porozmawiamy o polskim drillu, no bo mniej więcej już rozumiesz, czym jest drill, skąd się wziął. Jak już rozmawialiśmy o pierwszym popularnym drillowym artyście, no to teraz porozmawiajmy o pierwszym popularnym polskim drillowym numerze. Wiele osób uważa, że pierwszy drillowy numer w Polsce to Alberto Dwuta. Jasne, niewątpliwie jest to największy drillowy hit, który wbił się do mainstreamu, w sensie do pierwszy taki duży hit.
Ale nie jest to pierwszy drillowy numer. 31 października w 2019 swój album Internazjomal wydaje Żabson. Na albumie jest kawałek Shrot, na którym możemy usłyszeć zwrotkę Mankia ze składu Seed 7 prosto z Londynu. Na ludzi, co kradli te kable, by walić te kable lub walić do zwrot. Six, seven. What's good, what's good? Na koncercie Stepty w Warszawie, gdzie właśnie Seed 7 grał support, pojawił się Żabson. Poznał się tam z Mankiem, który dodrał mu zwrot do tego drillowego polskiego numeru, no a ten znalazł się finalnie na albumie. Do dziś lubię słuchać numeru Shrot i powiem wam, że jest to moim zdaniem jeden z lepszych numerów Żabsona. Po pierwsze, ma tam bardzo dobrą formę, jeżeli chodzi o nawijkę. Po drugie, historia, którą opowiada, naprawdę potrafi cię wzruszyć. Drill, o którym wam mówiłem, ten z Chicago, brzmiał zupełnie inaczej niż drill, który znamy teraz. Ten drill potrafił być wesoły i nie miał takiego charakterystycznego ułożenia dźwięków jak drill, który znamy aktualnie, no a te bity były po prostu trochę inne. Drill to właściwie był podgatunek związany mocniej z kulturą niż z samym dźwiękiem. Jednak sprawy te wyglądały troszkę inaczej w Londynie, gdzie właśnie Seed 7, czyli jedna z popularniejszych grup drillowych, wydawała tam numery o charakterystycznym dzisiaj brzmieniu UK Drill. Nie będziemy się zagłębiać w ten temat, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć historię drillu w Anglii, koniecznie wpadnijcie na kanał Vitu, który nagrał o tym świetny dokument. Czyli Żabson zrobił drill w Polsce jako pierwszy? Otóż nie, bo w 2018, czyli rok wcześniej, swój singiel List Otwarty wydaje Young Multi. Nieważne stan konta i skilli, miejsce pochodzenia, czy spokój, czy zgili, ja mówię to wprost! Numer jest naprawdę w porządku. Trzeba docenić Michała za to, że miał taki, wiecie, drillowy beat w 2018, czyli 2 lata zanim drill wbił się do polskiego mainstreamu. No ale powiedzmy sobie szczerze, ten numer nie zrobił zbyt dużej ilości odsłuchań. Osobiście uważam, że pierwszym drillowym popularnym numerem w Polsce jest z 2015 numer Young Multiego pod tytułem Nie Wiem. Wiem, że teraz bardzo mocno was zaskoczyłem i pewnie piszecie komentarz, w którym mnie wyzywacie, że wiecie, Multi nie kręcił nogą i nie robił drill da... Nie, jakby... Posłuchajcie mnie. Zainspirowany takimi wykonawcami jak właśnie Chief Keef czy LA Capone, o których mówiłem wcześniej, reprezentantach wczesnego drillu z obloku, Multi nagrał numer Nie Wiem. I tak jak mówiłem w dedykowanym materiale o Multim, który możecie zobaczyć na naszym kanale, polecam, bo jest bardzo fajny, nawet Multi go oglądał, więc no coś jest na rzeczy. On nie ma tłustych włosów, co ty pierdolisz, ma właśnie połysk, Uważam, że numer Nie Wiem w swoim czasie zebrał niezasłużony hejt. No wiecie, Multi był youtuberem, wtedy nie było przyzwolenia, żeby oni dropili muzykę tak jak to jest teraz, no nie miał takiego wizeru, no wiecie o co chodzi. Ja coś rok temu nagrywałem o polskim drillu TikToka, gdzie właśnie mówiłem coś podobnego i zjechaliście mnie tam za to, że pierwszy drill w Polsce to Alto Minds. Sorry, ale ja nie jestem w stanie brać na poważnie ekipy, która nawija w taki sposób. Palim najpierw dynk, potem czury. Nie można chłopakom odmówić tego, że byli OG i bardzo wcześnie znali chicagowski drill. W ogóle bardzo wcześnie znali taką, wiecie, amerykańską muzykę, która nie była jakimś ścisłym mainstreamem. I właściwie dopiero w tym momencie zaczynamy temat odcinka, który zarzuciłem w tytule. Problem z takimi ekipami jak Alto Minds w Polsce polegał na tym, że osoby, które słuchały Ameryczki i chciały ten styl przenieść do nas, były odbierane za troli. Gdyby ta ekipa oddała się w całości wydaniu dobrego projektu, który właśnie będzie czymś na miarę takiego, wiecie, no... Wiadomo, że Chicago Drill wywodził się z kultury i z tego wszystkiego, o czym wam tutaj mówiłem, ale może gdyby wydali coś, co po prostu brzmieniowo będzie podobne, ale w polskich warunkach będzie akceptowalne? Nie! Alto Minds w tamtym czasie wydaje bendery, które brzmią jak totalnie zrobione dla beki. Oczywiście, dla wielu to jest taki, wiecie, Certified Hood Classic i do dzisiaj mogą tego słuchać na jakichś melanżach, ale powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach ktoś, kto natknął się na numer Stevie Wonda, co miał sobie pomyśleć? Że to jest świeże? I nie słyszał jeszcze takiej nawijki i stylów? Bo nie, to tak nie działa. I jak już poruszyłem ten temat bycia odbieranym za trola, no i tego jak nas postrzegają, podajmy chwilę o wizerunku w polskim drillu. Kiedy mówię polski drillowiec, wy wszyscy widzicie tego samego gościa. Jakiegoś ziomka, który ma 15 lat, cały set Tech Fleece albo Trapstar, jeszcze trzyma głowę tak na dół i rękę w gaciach. Mocny outfitik, full secik Trapstara. Komu brakuje? Brakuje jakiś dresik może? Imono, dresu i takiego bardziej UK drillu. Pokażę wam 3 outfity, musicie ocenić w skali 1-10. Okay. A jak już ci polscy drillowcy trafią na ziomka, który w centrum Warszawy na TikToku pyta, jak oceniliby swój outfit i czego słuchają z drillu, to mówią, że... Malika Montany. I do samego Malika Montany też teraz sobie przejdziemy, ale nie ja to do gościa, który jako jednostka robi bardzo, nie wiem, złą muzykę, robi coś szkodliwego, robi coś, żebym chciał się o tym wypowiedzieć. Pogadajmy sobie o Maliku Montanie, który jest w jednym wielkim worku z innymi polskimi artystami, w drillowym worku. Worku pod tytułem Generyczny, niewyróżniający się niczym drill. 4 lata! To jest ponad 1400 dni! Tyle czekaliśmy na solowy album Malika Montany.
I co dostaliśmy? Najbardziej generyczny, trapowo-drillowy album, jaki słyszałem w tym roku. Nie mam zamiaru poświęcać bardzo dużo czasu Adwokatu Diabła, no bo Suma zrobił to jakiś czas temu, możecie ten film zobaczyć, jeżeli was to interesuje. Ale używając tego przypadku, chciałbym wrócić do tematu odcinka. Co jest nie tak z polskim drillem? Jest nudny, powtarzalny, przewidywalny, generyczny, mogę tak wymieniać w nieskończoność. Nawet w Nowym Jorku, czyli aktualnie najpopularniejszym miejscu na świecie, gdzie powstaje najwięcej drillowych hitów, znudzili się tym przeruchanym drillowym brzmieniem. Topowi drillowi artyści, tacy jak Lil TJ czy Fivia Foreign, eksperymentują i łączą drillowe bity np. z Jersey Clubem. A co dostajemy od takich artystów jak Malik Montana, czy jego podopiecznych Josepha Bratana i Alberto? Najbardziej generyczny i zwykły drillowy drill, o którym myślisz, kiedy mówię drill. Jak to jest, że gość bierze sobie na fit do jednego numeru gościa, który jest top 1 raperem w Niemczech, aktualnie głównie kojarzonym z drillem. Gościa, który jest w Nowym Jorku aktualnie ikoną takiego nowego drillu. I ten numer jest generyczny, nudny i nie chce się dosłuchać. A co do wcześniej wspomnianych rebeliantów? Wydali swój projekt. Długo zapowiadany projekt. Nie jest drillowy całkowicie, więc no spoko, jakaś odmianka, co nie? Jest tam numer z ich starym, z Malikiem Montaną. Wiecie na jakim bicie? Zdadliście. Wiecie jakiego typu jest ten bit? Zdadliście. Niczym nie wyróżniającym się drillowym bicie. Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce nie ma artystów, którzy drill robią dobrze i eksperymentują. Przykładowo wcześniej wspomniany Young Multi, który pod koniec 2020 roku, czyli przypominam roku, kiedy Polacy dopiero odkryli czym jest drill, Alberto wjechał ze swoim dwutaktem i wszyscy się jarali. Multi wtedy wydał numer Toast. To jest wesoły, melodyjny drill. Dzisiaj, prawie 3 lata później, nie słyszę w Polsce tego typu bitów u drillowych artystów. Michel i Kabe, którzy znani są ze swoich drillowych hitów w tym właśnie duecie, też robią to bardzo dobrze. Mają powtarzalną, ale sprawdzoną i świetnie działającą formułę. Bierzesz sample, robisz z niego drillowy hit, dodajesz dużo energii, mamy banger. Gdybym teraz na końcu miał zarzucić jeszcze, co mi nie pasuje w polskim drillu, uważam, że ta niepotrzebna napinka. Naprawdę nie kupuję tego vibe'u robienie z siebie gangstera na siłę. Tym bardziej w Polsce. W kraju, w którym jak wcześniej wspomniałem, kiedy raperzy mają beef ze sobą, to wyzywają się na instastory, a nie biadają za sobą z klamkami. I żeby nie było, ja chcę, żeby tak zostało. Naprawdę, nie chciałbym, żeby Joseph Bratan próbował odstrzelić Koro za to, że zafreestylował o nim coś, co mu nie siadło. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek widzieliście mnie albo słyszeliście tak odpalonego jak dzisiaj w tym filmie. Jeżeli nie, no to mieliście teraz świetną okazję, bo co budzi takie emocje jak drill? No, ja nie znam takiej drugiej rzeczy. Tego typu materiały, ale w o wiele krótszej formie znajdziesz na moim TikToku oraz na profilach Rap River, właśnie na TikToku czy Instagramie. Dziękuję ci bardzo, że wytrwałeś, wytrwałaś do końca tego odcinka. Ja jestem Bart Stochmal, to jest Rap River i widzimy się już niedługo.